Grzegorz, w karierze każdego piłkarza bywają takie mecze, że mimo wielkich starań, zaangażowania, zespół lepszy przegrywa. No może byliśmy zespołem lepszym, ale nie zapunktowaliśmy dzisiaj. GKS 2-0 wygrał i to on cieszy się zwycięstwa. No szkoda. Warunki, jakie postawili wam dzisiaj katowiczanie, były dosyć wysokie. No wysokie, wygrali 2-0 i trzeba uznać ich wyższość. W tamtej rundzie Miedź wygrała 2-0 w Katowicach i dzisiaj wynik był odwrotny. Ale to zdecydowanie inny GKS, aniżeli w rundzie jesiennej, przyznasz. No inny. Ja grałem z drużyną Warty w Katowicach i był to zupełnie inny zespół. Grzegorz, twoim zdaniem tak na gorąco, co dzisiaj zawiodło? No myślę, że skuteczność i przede wszystkim konsekwencja gry w tyłach. No szkoda, po moim błędzie straciliśmy bramkę i trzeba uderzyć się w piersi. No tak, tylko zawsze w piłce się mówi, że jeżeli się bramek nie strzela, no to trudno wygrywać mecz. No dokładnie, tak jak pan mówi, no zawiodła skuteczność, ale tak jak powiedziałem, niekonsekwencja w tyłach, no popełniliśmy babola i straciliśmy bramkę z tyłu. Zapominamy o spotkaniu z katowiczanami, przed nami 100 mil Olsztyn, mecz przy sztucznym oświetleniu po raz pierwszy w Legnicy. No ciężko będzie zapomnieć, ale dobrze, ten mecz będzie za tydzień, jest chwila na odsapnięcie i przygotowanie się do niego.